Dzisiaj zajmiemy się odkryciem archeologicznym, które szokowało świat, które wzbudziło takie emocje, jakich nie wzbudziło żadne inne odkrycie archeologiczne w XX wieku. Zajmiemy się zwojami z nadmorza Martwego, tajemnicą zwojów z Kumran i odpowiemy na pytanie, dlaczego te zwoje wzbudziły taką sensację. Powiemy o najstarszych tekstach biblijnych. W Kumran odkryto przecież teksty o tysiąc lat starsze od tych, do, które do tej pory posiadaliśmy. A przecież przez tysiąc lat mogło się dużo zmienić, skrybowie mogli dużo zmienić. Czy teksty kumrańskie zawierają ten sam tekst, który my dzisiaj znamy z Biblii? Powiemy sobie o nieznanych księgach pozabiblijnych. Odkryto księgi, które nieznane były dotychczas badaczom, niektóre też były uważane za natchnione, jak na przykład Księga Jubileuszy. Powiemy o tajemniczych modlitwach, zaginionych proroctwach, pierwotnych wierzeniach. I regule życia sekty eseńskiej, sekty eseńczyków. Nie ma wątpliwości, że Kumran to bezcenne znalezisko archeologiczne, które zostało okrzyknięte najważniejszym odkryciem archeologicznym XX wieku, a być może nawet najważniejszym odkryciem w Ziemi Świętej w ogóle. I spróbujemy sobie podjąć pytania, między innymi takie, czy właśnie księgi Biblii odkryte w Kumran, które są o tysiąc lat starsze od naszych najstarszych kopii Biblii, czy zawierają ten sam tekst, który my do tej pory posiadaliśmy? Spróbujemy podjąć pytania, czy chrześcijaństwo wywodzi się z ruchu eseńczyków? Wiemy przecież, że odkrycia w Kumran dały nam nieznany dotąd i niezwykły wgląd w tło i sposób myślenia epoki narodzin chrześcijaństwa. Po raz pierwszy po odkryciach w Kumran można było sobie zadać pytanie takie niezależne, niezależne od źródeł chrześcijańskich, jak i w jakim duchu, w jakim tle powstała nowa religia. Ruch Jezusa powstało chrześcijaństwo. Będziemy mogli odpowiedzieć dzięki Kulmanowi na pytanie, chociażby, czy Jan Szciciel był Kumrańczykiem. Czy Jezus spędził jakieś lata życia ukrytego we wspólnocie eseńskiej w Kumran? Czy może Jezus ma coś wspólnego z Mistrzem Sprawiedliwości, czyli założycielem wspólnoty kumrańskiej? A może jest wręcz przeciwnie. Zwoje krytykują Jezusa jako bezbożnego kapłana, który zdradził ideały kumrańskie. Zapytamy, czy w Grocie Siódmej znaleziono fragmenty Nowego Testamentu w Grocie Kumrańskiej. No, też ważny temat do podjęcia to jest, dlaczego tak długo zwlekano z publikacją zwojów, komu zależało na ich utajnieniu jaka jest w tym rola Watykanu. Mówiąc wprost, czy Watykan blokował publikację zwojów, bojąc się, że, odkry że zostaną odkryte fakty, które pogrzebią chrześcijaństwo. Wiemy, że rzeczywiście no, publikacja zwojów została zablokowana na kilkadziesiąt lat. Spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego. Czy w Kumran przechowywano Arkę Przymierza? Kolejne często zadawane i ważne pytanie. I kto tak naprawdę mieszkał w Kumran? Jaka jest natura tej tajemniczej osady w Kumran? Czy rzeczywiście w Kumran mieszkali Esseńczycy? No i wreszcie powiemy, co to jest bitwa o zwoje. Tutaj jest w ogóle dużo tematu, więc często w ogóle dostawałem od Was właśnie prośbę o tym, żeby opowiedzieć o Kumran, żeby wyjaśnić pewne rzeczy i rzeczywiście dzisiaj wyjaśnimy, Wiele rzeczy jeżeli chodzi o Kumran, też obalimy pewne mity związane z tym tematem. Przy okazji zachęcam do wsparcia kanału na platformie Patronite, tak żeby kanał mógł się rozwijać, zwłaszcza o nowe formaty. Dobrze, zacznijmy od początku. Jak doszło do odkrycia zwojów Kumran? Otóż wszystko zaczęło się od beduńskiego pasterza, który dzisiaj wiemy nazywał się Muhammad Ad-Diby. Młody chłopak, pasterz beduński. Pamiętacie, mam tutaj na kanale odcinek na temat Beduinów, więc wiemy, kim są Beduini. Często pasterze, owiec, kóz, mieszkający właśnie na pustyni judzkiej i w okolicach. Otóż ten beduński pasterz, Muhammad Ad-Dib, jego nazwisko oznacza wilk, odnajduje na pustyni judzkiej skórzane zwoje. Legenda głosi, że zaginęła mu koza. Tak? Beduini byli pasterzami kus, głównie. I ta koza gdzieś weszła do jakiejś jaskini, i on, próbując ją wypłoszyć z tej jaskini, zaczyna rzucać kamieniami do wnętrza tej jaskini. I tam nagle rozbrzmiewa dźwięk uderzenia kamienia o jakieś naczynie ceramiczne. Nasz muhammad się przestraszył, bał się wejść do tej jaskini. Myślał, że to może jakiś tam jest dżin zaklęty albo cokolwiek innego. No i poszedł po swojego kuzyna, i razem właśnie weszli do tej jaskini. I właśnie w takim glinianym dzbanie odkryli pierwszy ze zwojów kumrańskich. To jest legenda i tutaj może pierwsze sprostowanie. Otóż według naszej najlepszej wiedzy, jaką mamy dzisiaj, zwoje kumrańskie w znakomitej większości nie były przechowywane w glinianych naczyniach. Do tego tematu jeszcze dojdę, ale na razie może pokażmy to miejsce, pokażmy gdzie właśnie odkryto pierwsze zwoje kumrańskie. Mamy mapę. Ziemi Świętej, tutaj mamy Jerozolimę, poniżej Jerozolimy Betlejem, Tel Awiw, Haifa, Cezarea, po prawej stronie już mamy Jordanię i tutaj mamy tereny Morza Martwego. tak? Morze Martwe, tutaj widzimy dzisiaj dwa zbiorniki wodne. Kiedyś to był oczywiście jeden, jeszcze do niedawna był to jeden zbiornik wodny. Niestety Morze Martwe wysycha w dramatycznie szybkim tempie i widać, że ten poziom wody na tyle opadł, że już Morze Martwe dzisiaj tworzy dwa zbiorniki. Jest to niezwykły obszar geograficzny, najniżej położone miejsce świata, największa depresja na świecie, też najbardziej zasolony zbiornik wodny świata, bardzo pustynny teren. I właśnie w grotach, w okolicy Morza Martwego, tutaj mamy zaznaczone Kumran, tu jeszcze mamy poniżej Masada, o Masadzie też jeszcze wspomnę, właśnie w tym miejscu zostają odkryte pierwsze zwoje. Tutaj mamy właśnie, jak wygląda ta okolica, w tle mamy Morze Martwe, tutaj mamy akurat Masadę, też niezwykłe. Odkrycia archeologiczne, w ogóle niesamowite miejsce, to miejsce na zupełnie osobny odcinek, obrona Masady. Generalnie tak wyglądają okolice Morza Martwego, największa depresja na świecie, bardzo spalone słońcem, suchy teren, właśnie taki zasolony. No i właśnie w jednej z takich okolicznych grot, nasz Muhammad odnalazł stare zwoje skórzane. I najpierw z kuzynem chcieli je sprzedać jakiemuś lokalnemu handlarzowi. No ten ich przegonił, dlatego że myślał, że oni okradli jakąś synagogę. Zobaczył pismo hebrajskie, myślał, że oni okradli jakąś synagogę. I co ciekawe, zwoje tego dowiedzieliśmy się dopiero z wywiadu z dorosłym Muhammadem. Trafiły na kilka miesięcy do po prostu wioski beduńskiej. I tu jest kolejne sprostowanie, bo o odkryciach kumrańskich mówi się, że zaczęły się w 1947 roku. Tymczasem z tego właśnie wywiadu z dorosłym Muhammadem wynika, że on pierwsze zwoje odnalazł już w 1946 roku, po czym, nie wiedząc co z nimi zrobić, one kilka miesięcy przeleżały po prostu w wiosce beduńskiej. I po pewnym czasie te zwoje trafiają dopiero do Betlejem do handlarza starociami o przezwisku Kando i ten handlarz starociami skontaktował się z profesorem Sukennikiem z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, notabene profesor Eliezer Sukennik. Był z pochodzenia Polakiem, natomiast żył i mieszkał jako Żyd w Izraelu, w Jerozolimie. I kiedy taki kawałek właśnie zwoju trafił do sukennika, on dość szybko zorientował się, że ma do czynienia z jakimś starożytnym tekstem. Profesor Sukennik zresztą zajmował się starożytnymi macewami, czyli takimi nagrobkami żydowskimi, więc znał starożytne pismo hebrajskie. I zorientował się, na, że na tym kawałku zwoju ze skóry, który do niego trafił, mamy fragment jakiegoś starożytnego tekstu. I może nawet pokażę tego naszego profesora sukennika. Tutaj widzimy właśnie nasz Eliezer Sukenik z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. On, kiedy zorientował się, że ma do czynienia rzeczywiście z czymś, co może być starożytne, poprosił tego handlarza Kendo z Betlejem, żeby no, dostarczył mu jakieś kompletne zwoje, bo ten handlarz powiedział mu, że tego jest więcej. I rzeczywiście na następne spotkanie handlarz przynosi mu trzy. Praktycznie kompletne zwoje pergaminowe. Pergamin to wygarbowana skóra. Notabene profesor Sukennik, no, wtedy miał duży problem z dostaniem się z Jerozolimy do Betlejem, bo chociaż leżą bardzo blisko siebie, to pamiętajmy, że 1947-1948 rok to czas ogromnych napięć żydowsko-arabskich. Tak, w 1948 wybuchnie wojna żydowsko-arabska, i wcale nie było prosto dostać się z żydowskiej Jerozolimy do palestyńskiego Betlejem. Profesor Sukennik zaryzykował, pojechał do Betlejem i rzeczywiście kupił za jakąś tam niewygórowaną kwotę dla Uniwersytetu Hebrajskiego trzy kompletne zwoje. Po ich przewiezieniu do Jerozolimy i rozwinięciu okazało się, że pierwszy to jest niekompletny rękopis, starożytny rękopis biblijnej księgi Zajasza jakiś bardzo starożytny tekst księgi Zajasza. Drugi rękopis zawierał księgę nieznanych wcześniej hymnów religijnych. I bardzo ciekawy był trzeci rękopis, dlatego, że zawierał całkowicie nieznany badaczom tekst o jakiejś wojnie, która ma się dokonać u czasu, w czasach apokaliptycznych, w czasach eschatologicznych wojna pomiędzy tajemniczymi synami światłości a synami ciemności. Ten zwój później dlatego zostanie właśnie określony jako Księga Wojny. W tym zwoju profesor z tych zwojów, profesor już zobaczył, że ma do czynienia z jakąś starożytną grupą religijną, założoną przez tajemniczego mistrza sprawiedliwości i ten mistrz sprawiedliwości miał być prześladowany przez niegodziwca, niegodziwego kapłana z Jerozolimy i dlatego on na czele ze swoją grupą ucieka z Jerozolimy, żeby żyć na uboczu i po to, żeby tam właśnie móc no, praktykować bardzo określone sposoby życia religijnego. A więc już wtedy profesor Sukennik zorientował się, że ma do czynienia z jakimiś bardzo ciekawymi i ważnymi odkryciami. Wtedy poprosił tego handlarza Kando, żeby dostarczył mu kolejne zwoje. Kando to zrobił. Na następne spotkanie przynosi mu pięć kolejnych kompletnych zwojów. Z tym, że cena, jaką zaproponował, była już do, dla profesora Sukennika no nie do zaakceptowania, dlatego że już Beduini zorientowali się, że to są jakieś cenne znaleziska. Zaproponowali bardzo wysoką cenę. Profesora nie było, nie było wtedy na to stać, zresztą profesor powiedział o tym innym badaczom i praktycznie nikt nie uwierzył, że jakieś starożytne zwoje sprzed powiedzmy dwóch tysięcy lat mogły się zachować na papirusie czy na pergaminie. No więc w tym czasie te cztery zwoje, czy te pięć zwojów trafia do patriarchy kościoła syryjskiego Mar Atanazego Samuela. I ten nasz Mar Atanazy Samuel, patriarcha kościoła syryjskiego w Palestynie, wykupił, te pięć zwojów i skontaktował się z Johnem Treverem, to był wicedyrektor takiej jednostki badawczej w Jerozolimie, American School of Oriental Research. I zdaniem Johna Trevera, wicedyrektora tej właśnie jednostki badawczej, te, te badane przez niego zwoje zawierają jakiś starożytny tekst przed około dwóch lat i Trever zasugerował Mar Atanazemu, czyli naszemu patriarchowi syryjskiemu, żeby przewiózł te zwoje do Stanów Zjednoczonych, bo po pierwsze tam będzie można poddać je bardziej specjalistycznym badaniom, a po drugie tam na pewno znajdzie się rynek i kup, chętny na kupienie tych zwojów, no bo Maratanazy zarządzał, sam kupiwszy te zwoje, zarządzał już niebotycznej, prawie milion, milion dolarów kwoty za oddanie tych zwojów i faktycznie Maratanazy nie chciał, żeby, ponieważ był no, patriarchą... Jednostce palestyńskiej sprzyjał Palestyńczykom, nie chciał, żeby te zwoje trafiły w ręce żydowskie, dlatego potajemnie wywozi te pięć zwojów do Stanów Zjednoczonych i tam one zostają w pełni rozwinięte, sfotografowane, stworzone mikrofilmy. Pierwsze, pierwsze z nich, i co się okazuje? Że pierwszy z tych zwojów to jest już kompletny zwój księgi Zajasza, niesamowita sprawa, bardzo starożytny tekst. Drugi zwój to jest zwój z komentarzem taki specyficzny rodzaj komentarza, czyli pesher do księgi Habakuka, biblijnej księgi Habakuka, kolejne dwa zwoje okazały się tak naprawdę dwoma częściami jednego tekstu, który później zostanie określony jako reguła zrzeszenia, reguła zrzeszenia tajemniczej wspólnoty eseńczyków. Natomiast czwartego zwoju Maratanazy nie pozwolił otwierać. Dlaczego? Z takiego względu, że kiedy otworzono te pierwsze zwoje, okazało się, że to są jakieś starożytne teksty, to gwałtownie spadła ich wartość rynkowa. To znaczy my już wiemy, co to są za teksty, rynek na takie teksty nie jest duży, nikt nie chciał zapłacić tak dużej kwoty za nie i chociaż Maratanazy jeździł po Stanach Zjednoczonych i no, miał wystawy tych zwojów, te wystawy cieszyły się jakimś takim dużym powodzeniem, miał też występy w radio i tak dalej, to jednak nie mógł znaleźć się kupiec na te właśnie zwoje. I tu mamy kolejny bardzo ciekawy skandal, kolejną bardzo ciekawą sytuację z tymi zwojami. Otóż Maratonazy, nie mogąc znaleźć kupca, daje ogłoszenie w prasie amerykańskiej, że sprzeda cztery starożytne zwoje sprzed ponad 2000 lat. Tak, tak jak się sprzedaje ogłoszenie w prasie, jak się sprzedaje, nie wiem, używane krzesła, tak on sprzeda cztery starożytne zwoje sprzed 2000 lat i może nawet pokaże to ogłoszenie, bo to jest niesamowita sensacja. W ogóle wiele takich przeciekawych tajemnic, sensacji związanych z zwojami kumran. Oczywiście czasem są to troszkę legendy, tak jak na przykład taka legenda, że Beduini najpierw, nie znając wartości tych zwojów, cieli je na kawałki i sprzedawali jako żemyki na sandały, tak, żeby pokazać taki skandal, że zwoje, które później chodzą na rynku po milion dolarów jeden, były sprzedawane za parę groszy na rynku jako materiał skóra do sandałów czy rzemyki na sandałów. To jest raczej taki mit, legenda, ale rzeczywiście na początku można powiedzieć, że nie znano i nie doceniano wartości tych zwojów, i Maratanazy wystawia w Wall Street Journal, wystawia ogłoszenie, proszę bardzo, tutaj może nawet jeszcze mam jedno zdjęcie, które pokazuje ten tekst. Cztery zwoje z nadmorza Martwego. Otóż mam do sprzedania biblijne manuskrypty datowane na przynajmniej dwusetny rok przed naszą erą, przed Chrystusem, tak? czyli zwoje, które mają ponad 2000 lat, na sprzedaż. Popatrzcie, jak on zareklamował ciekawie te zwoje, że to będzie fantastyczny prezent dla jakiejś instytucji, czy to edukacyjnej, czy religijnej, przez jakąś osobę indywidualną, czy przez grupę. Tak? Czyli nawet jeszcze daje pewną motywację do kupienia tych zwojów. No, sprawa niesamowita, bezcenne dla świata odkrycie archeologiczne. Tutaj na wolnym rynku, proszę bardzo, jest wystawiane w gazecie na sprzedaż, jak jak powiedzmy jakaś stara książka, czy jakieś tam używane krzesło. No i ciekawa sytuacja, bo akurat w Stanach Zjednoczonych przebywał wtedy Jigal Yadin, To jest taki archeolog znany w Izraelu, który notabene jest synem profesora Sukennika. Można powiedzieć, że odziedziczył zawód troszkę i zainteresowania po ojcu. I do niego trafia ta gazeta, do niego trafia Wall Street Journal właśnie z tym ogłoszeniem. I profesor Jadin chce kupić te zwoje już dla Izraela, ale wie dobrze, że mar Atanazy Samuel no nie chce sprzedać tego zwoju Żydom. Dlatego nie idzie do niego sam, tylko za pośrednictwem profesora Orlińskiego. Jego wyznacza jako takiego pośrednika. Zgłasza się do Marta Nazego, do patriarchy. No i tam do, następują długie negocjacje. Cena ponad milion dolarów zostaje zbita do około 250 czy równo 250 tysięcy dolarów. I te cztery pozostałe zwoje zostają kupione przez Igaela Jadyna dla państwa Izrael. I co ciekawe, czterema osobnymi samolotami... Zostają przewiezione ze Stanów Zjednoczonych do Izraela. Popatrzcie, jak już wtedy wiedziano, jaka jest cena i waga tych zwojów, że w razie jakiegoś wypadku samolotowego, to tylko jeden zwój ewentualnie by zaginął czy zginął. Tak? Więc czterema osobnymi samolotami zwoje zostaną, zostają przewiezione do właśnie Izraela, i dla tych pierwsze trzy zwoje profesora Sukennika Sukiennika i cztery zwoje profesora Jadina zostają razem zgromadzone. Jest dla nich specjalnie stworzone muzeum, oni może jeszcze gdzieś tam kiedyś czy później wspomnę, Muzeum Księgi dla tych właśnie siedmiu zwojów. Na tym etapie badacze już no, zaczynają zdawać sobie sprawę, że mamy do czynienia z jakimiś bardzo ważnymi, bezcennymi dla świata odkryciami archeologicznymi, ale ponieważ czas jest bardzo niespokojny, 1947, 1948 i 1949, tak jak powiedziałem, to jest czas, kiedy wybucha wojna żydowsko-arabska, i tak naprawdę na tym etapie jeszcze w ogóle nie zlokalizowano, gdzie Ci Beduini odnaleźli te zwoje, to znaczy jak, w jakiej dokładnie jaskini. Nie dało się też przeprowadzić ze względu na czas wojenny kampanii archeologicznej. Dopiero kiedy kończy się w 1948 wojna żydowsko-arabska, tereny właśnie przykumrańskie zostają zajęte przez państwo jordańskie. I państwo jordańskie wyznacza profesora Hardinga jako zwierzchnika kampanii pierwszej kampanii archeologicznej, która ma być przeprowadzona w Kumran. No i ponieważ Jordania nie jest tak bardzo zaawansowana w tamtym momencie w badaniach archeologicznych, proszą o pomoc Ecole Biblique, czyli słynną szkołę archeologiczną dominikańską w Jerozolimie. Na czele tej szkoły stoi ojciec Roland Devo, i to on staje na czele właśnie wykopali z Kumran, razem z Hardingiem staje na czele wykopali z Kumran i wtedy rzeczywiście następuje pierwsza kampania archeologiczna po wojnie izraelsko-arabskiej, gdzie Roland de i archeolodzy mogą wreszcie zacząć szukać i badać i jak dochodzi do odkrycia osady w Qumran i co tam tak naprawdę odkryto. Otóż początkowo odkrycia koncentrują się tylko na zlokalizowaniu tej jaskini, tej tajemniczej jaskini, w której Beduini wykopali te praktycznie kompletne zwoje i rzeczywiście dochodzi do lokalizacji jaskini, później określonej jako jaskinia numer jeden, dlatego że już w niedługim czasie dochodzi do odkrycia kolejnej jaskini, tak, już będzie określona kolejnym numerem dwa, później odkryta jest trzecia jaskinia, między innymi ze słynną Księgą Jubileuszy, później wreszcie dochodzi do odkrycia czwartej jaskini, najcenniejsze znalezisko, gdyż tam odkryto najwięcej zwojów właśnie ze wszystkich zwojów kumrańskich. I kiedy na początku koncentrowano się na samych jaskiniach, już w niedługim czasie dochodzi do odkrycia osady. To znaczy okazuje się, że w okolicach tych odkryć dochodzi do odsłonięcia osady. Osady kumrańskiej na płaskowyżu, nazwanej Hirbet Kumran, nazwanym Hirbet Kumran, czyli ruiny Kumran. I może sobie to pokażmy. Mianowicie, właśnie w okolicy tych grot dochodzi do odkrycia osady kumrańskiej. I tu mamy kilka zdjęć z tej właśnie osady. Między innymi widać zabudowania takie częściowo mieszkalne, a częściowo gospodarcze. Na przykład tutaj widać taką dużą cysternę na wodę. Pamiętaj, przypomnijmy, jesteśmy w okolicach pustyni, jesteśmy w okolicach Morza Martwego, ale woda z Morza Martwego jest całkowicie niezdatna do picia. Zasolenie wynosi tam 33%, więc... To jest całkowicie woda niezdatna do picia. Wodę trzeba było zbierać specjalnymi akweduktami z pobliskich wyżyn, żeby ta woda mogła spływać i być gromadzona tak jak tutaj na przykład w cysternie. I tu widać na przykład fragment też mykwy, czyli takiej, takiego basenu do obmyć rytualnych. Później będzie to w, w tradycji chrześcijańskiej, będzie to zwane baptysterium. Okazuje się, że mieszkańcy tej osady no, dokonywali takich obmyć rytualnych. O, tutaj widzimy taką właśnie, taki właśnie basen rytualny, nazwany mykwą. Wyraźnie jest podzielony na dwie części i tutaj mamy to miejsce do obmyć rytualnych. Tutaj też taka przegródka. Wchodziło się jako nieczysty. Taki członek wspólnoty kumrańskiej wchodził prawą stroną, nieczysty do tej wody, oczyszczał się poprzez obmycie i wychodził drugą stroną. To jest tradycyjna interpretacja tego zbiornika. Ja później powiem też o alternatywnej interpretacji w ogóle, czym była wspólnota kumrańska i czym była osada kumrańska. Tradycyjna interpretacja jest taka, że właśnie mieszka w niej wspólnota, Esseńczyków, ale nie jest to jedyna interpretacja. Tutaj mamy inne fragmenty zabudowań z Kumran. Generalnie w latach 1952-53 aż do 56 przeprowadzono kilka kampanii archeologicznych, które właśnie odsłoniły nam osadę, osadę przedziwną, która zdaniem właśnie w interpretacji Rolanda Devo i późniejszych jego naśladowców była osadą tych pierwotnych członków wspólnoty, która tworzyła Tajemnicze zwoje z Kumran. I tutaj mamy m.in. takie pomieszczenie, które nazywa się warsztatem, czy miejscem do tworzenia właśnie ceramiki, czyli tych m.in. glinianych zbanów, które według tradycyjnej, dzisiaj już całkowicie zanegowanej opinii miały być zbanami na zwoje. Tutaj mamy warsztat do tworzenia ceramiki. Tu jest bardzo ważne, ciekawe pomieszczenie z tej właśnie wspólnoty, czy skirbet Kumran, dlatego że to pomieszczenie, które odsłonił Roland Devo. Podczas jednej z kampanii archeologicznych określił jako skryptorium, czyli właśnie miejsce, gdzie ci tajemniczy członkowie tej wspólnoty mieli spisywać te zwoje. Dlaczego? Dlatego, że na środku tego pomieszczenia odkrył taką długą, kamienną płytę, która miała być właśnie stołem. Tak? Ta płyta była długa. Ale co ciekawe, ona była wysoka tylko na 50 cm, czyli widać wyraźnie, że ci mnisi, ci członkowie tej wspólnoty na siedząco prawdopodobnie siedzieli i pisali. Zresztą w tym pomieszczeniu odkryto też taki ostrakon z alfabetem, czyli ktoś tam ćwiczył sobie pismo, odkryto kałamarz. No i na tej podstawie właśnie Roland Dozwo stwierdza, że tutaj mamy do czynienia ze skryptorium, podłużna ława, przy której z jednej i z drugiej strony mieli siedzieć właśnie członkowie wspólnoty kumrańskiej i spisywać. Tajemnicze teksty starożytności, tajemnicze teksty starożytności. Tutaj mamy jeszcze jedno ciekawe zdjęcie, gdzie mamy właśnie tą cysternę. Wiemy, że bardzo potrzebna była woda na pustyni. No i taki duży zbiornik na wodę. Tu widać też fragment takiej jakby wytworzonej skały, która też była fragmentem akweduktu, tak? Tutaj akurat mamy ścieżkę, to nie o to mi chodzi, to jest ścieżka, gdzie dzisiaj turyści sobie tędy chodzą. Natomiast mamy też całe struktury takie właśnie wodne. No, które dostarczały na pustynię do tej osady wodę. Tu może nawet dobrze to pokażę. Tutaj widać taką rycinę, mapę tej właśnie osady w Kumran z różnymi budynkami, na przykład to Mykwa Tochora, czyli pierwsze jedynka to są właśnie te tak zwane łaźnie rytualne, baseny do obmyć rytualnych. Jeżeli ich jest tak dużo w Kumran, bo widzimy tutaj jedynka, tutaj jedynka, tutaj jedynka, tutaj jedynka, tu jedynka, tu też. To pokazuje, że prawdopodobnie ta wspólnota, jeżeli ona tam mieszkała, to oczyszczenia rytualne były jednym z bardzo ważnych aspektów w ogóle życia tej gminy, tej wspólnoty, czasem się mówi sekty mieszkającej właśnie w Kumran. Tu mamy te właśnie też te akwedukty, inne pomieszczenia, cysterna, punkt tutaj to jest właśnie ten liczba 3. Kuchnia, wieża i ósemka tutaj mamy to właśnie skryptorium. W samym środku tej wspólnoty miało znajdować się skryptorium, w którym ci właśnie członkowie tej no takiej niemalże klasztornej wspólnoty spisywali zwoje. I tu jeszcze pokażę taką właśnie takie wyobrażenie, jak mogła wyglądać Hirbet Kumran. To jest oczywiście rekonstrukcja na podstawie wykopalisk Rolanda DeVo przeprowadzonych w Kumran. I może jeszcze pokażmy te dzbany, które odnaleziono w grotach kumrańskich. Tak jak powiedziałem w interpretacji Rolanda Vaux, to były dzbany jako miejsce do przechowania zwojów. Okazuje się, że praktycznie na wielką ilość wykopalisk kumran i znalezisk zwojów, praktycznie tylko w jednym miejscu, w grocie czwartej, znaleziono fragment zwoju, gdzie ostrakon, czyli fragment ceramiki tego dzbana, może być przyporządkowany do tego zwoju. Nie mamy żadnego dowodu, że te dzbany pokazywane jako dzbany na zwoje, że one służyły do tego celu. Najprawdopodobniej były to dzbany gospodarcze, służące do przechowywania materiałów spożywczych, takich jak chociażby zboże. Tu może pokażę jeszcze jedno z takich najstarszych, pierwszych zdjęć zrobionych zwoją z Qumran. I to zdjęcie wyraźnie pokazuje, że zwoje nie były przechowywane w glinianych naczyniach. One mogły być przechowywane na takich drewnianych stelażach, które no, z czasem się rozłożyły, Natomiast większą część zwojów czy tych fragmentów znajdowano bez kontekstu ceramiki. Owszem, w grotach Kunan odnaleziono naczynia ceramiczne, ale one były do przechowywania innych przedmiotów. Tam znajdowano też inne przedmioty, nie wchodzę już tutaj w szczegóły. Zwoje generalnie w znakomitej, znakomitej większości, praktycznie w 100% ich odnajdywania, znajdowano bez kontekstu yy, glinianych dzbanów, o których dzisiaj tak powszechnie się mówi i się pokazuje jako gliniane dzbany na zwoje. Nawet ten to Muzeum Księgi w Izraelu, które przechowuje siedem tych pełnych manuskryptów, najstarszych, pierwszych odkrytych manuskryptów z Kumran. Dach tego muzeum jest właśnie ukształtowany jako przykrywka tych dzbanów, natomiast tą tezę dzisiaj na pewno trzeba zweryfikować. I tu może jeszcze pokażę grotę czwartą. To jest ta grota najsłynniejsza, chyba grota kumrańska. Zresztą zdjęcie to jest takie najbardziej charakterystyczne zdjęcie, odkryć w Kumran. Zawsze się pokazuje tą grotę czwartą. Grota, no to będę sztucznie stworzona, dlatego że w tej grocie, jak powiedziałem, znaleziono więcej zwojów niż we wszystkich innych grotach razem wziętych. No mówiąc troszkę ostrożniej, znaleziono około połowę wszystkich zwojów. I tu jeszcze proszę zobaczyć sobie z wnętrza groty czwartej widok na Morze Martwe. Tak? Jesteśmy w środku tej najsłynniejszej, najbardziej cennej, bezcennej groty czwartej z Kumran. No i kiedy odkryto tą osadę w Kirbet Kumran, no to właśnie zaczęto się zastanawiać, co to tak naprawdę jest za osada, tak? Czyli kto tak naprawdę mieszkał w Kumran i tutaj już na początku można było wysunąć kilka hipotez co do charakteru tej osady i jej mieszkańców. Kto tak naprawdę mieszkał w Kumran? Być może byli to żołnierze. Tak, a Kumran był jakąś jednostką wojskową, jakąś strażnicą. Być może byli to garncarze, pokazaliśmy warsztat, w którym rzeczywiście wyraźnie tworzono naczynia z gliny. Być może było to miejsce, w którym mieszkali pielgrzymi udający się chociażby do Jerozolimy na pielgrzymkę. Być może to było miejsce, w którym spotykali się zeloci tacy gorliwcy wiary żydowskiej, a może to było miejsce kupieckie, może tam handlowcy, handlarze zatrzymywali się ze swoimi karawanami, czy wreszcie była to osada tajemniczej wspólnoty eseńczyków, tak? I z pytaniem, kto tak naprawdę mieszkał w tej wspólnocie kumrańskiej czy w tej osadzie kumrańskiej, łączy się bezpośrednio drugie pytanie, jaka była natura samej osady. Tak? Czy to właśnie była twierdza wojskowa z czasów machabejskich, w związku z tym mogli tam przebywać żołnierze, czy była to jakaś bogata posiadłość wiejska, jakiegoś patrycjusza rzymskiego, greckiego. Czy może to był właśnie ośrodek produkcji ceramiki, skoro tam było duże, takie można powiedzieć, duży warsztat do tworzenia ceramiki, a może to był właśnie dom Pielgrzymów, jakieś miejsce, gdzie mogli zatrzymać się pielgrzymi? Być może to był przystanek handlowców i kupców dla ich karawan, czy wreszcie było to centrum znanej z tekstów, pisanych wspólnoty Esejczyków. I na tamtym etapie, kiedy dokonywano odkryć właśnie Kirbet Kumran, połączono tak naprawdę trzy fakty. Po pierwsze, Naszą wiedzę, którą mieliśmy do tej pory z tekstów pisanych, że w starożytności żydowskiej istniał pewien radykalny odłam judaizmu, tak zwani eseńczycy, no, którzy stanowili taką jakby osobną grupę. Obok faryzeuszy, saduceuszy, zelotów istnieli tak zwani eseńczycy. Piszą o nich piszą o tych eseńczykach na przykład historyk żydowski Józef Flawiusz czy inny pisarz żydowski Filon z Aleksandrii, również rzymski pisarz Pliniusz Starszy w swojej historii naturalnej, czy na przykład Hipolit Rzymski. Ja zresztą mam nawet w moim skrypcie, kiedyś Wam pokazywałem mój skrypt do archeologii biblijnej, tam szerzej opisuje właśnie jakie mamy świadectwa pisane o eseńczykach, o tej wspólnocie takiej, można powiedzieć nawet sekcie w ramach różnych nurtów żydowskich. Sekcie dlatego, że ta wspólnota wyraźnie jakby oddzielała się od oficjalnej religii, uważała, że to oni są lepsi, że to oni jakby no, spełnia pewne cechy sekty, chociaż słowo sekta dzisiaj nie jest Używane w języku polskim do określenia wspólnoty esseńskiej, ono jest używane często po angielsku, dlatego, że w języku angielskim ono ma bardziej charakter taki neutralny. Po polsku sekta ma bardzo pejoratywny, bardzo zły charakter i dlatego unika się tego określenia. Chociaż ci mieszkańcy tej wspólnoty rzeczywiście spełniają cechy, o tym jeszcze zaraz powiem spełniają cechy pewnej takiej wspólnoty zamkniętej, która uważa się, że to ona dysponuje prawdą i że tak naprawdę zbawienie dokona się tylko poprzez bycie członkiem tej właśnie wspólnoty, więc spełnia pewne takie kryteria, które można określić jako taką właśnie grupę religijną. W moim skrypcie do rechologii pokazuje, co pisze o nich Filon z Aleksandrii, co pisze o nich Józef Flawiusz, co pisze o nich chociażby Pliniusz Starszy czy Hipolit Rzymski, ale tym się zajmiemy za chwilę. Natomiast, tak jak mówię, na tamtym etapie połączono naszą wiedzę. Myśmy widzieli, wiedzieli już z tych tekstów pisanych, że w starożytności żydowskiej istniała taka bardzo odseparowana grupa odłam, radykalny ogłam żydowski. Po drugie, właśnie nad Morzem Martwym, na płaskowyżu Khirbet Kumran, archeolodzy odnaleźli ruiny zespołu budynków, który trochę przypominał taką osadę klasztor, właśnie tak jakby miał być osadą dla takiej zamkniętej wspólnoty. Tak? I ustalono, że klasztor pochodzi z początków naszej ery. A więc z tego samego okresu, z którego pochodzi ta wspólnota Eseńczyków. I po trzecie, w jaskiniach, tak jak to przed chwilą wspomniałem, blisko Hirbet Kumran, odnaleziono zwoje z tekstami biblijnymi i pozabiblijnymi pochodzącego, pochodzącymi z tych samych czasów. I kiedy połączono te trzy fakty, wydało się na tamtym etapie oczywiste, że osada Hirbet Kumran to jest osada, która była zamieszkiwana przez Eseńczyków, a więc autorów tych starożytnych, tajemniczych tekstów. I teraz powiedzmy sobie w dwóch słowach, jakie teksty w Kumran odnaleziono, zanim przejdziemy do tych takich bardzo kontrowersyjnych pytań, właśnie o tajemnice i o różne rzeczy, które dzięki Kumran wychodzą na jaw czy wychodzą na światło dzienne. Otóż, teksty odnalezione w Qumran, przede wszystkim najważniejsze, jedne z najbardziej cennych elementów, jeżeli chodzi o wykopaliska w Qumran, to są oczywiście starożytne teksty biblijne. Otóż w Kumran odnaleziono 233 manuskrypty starsze o ponad 1000 lat od dotychczas przez nas posiadanych. I tak jak wspomniałem, to tutaj leży jeden z faktów, dla których Kumran tak zasłynęło na świecie, tak zelektryzowało w ogóle opinię publiczną, zwłaszcza opinię badaczy, biblistów, dlatego że można było porównać nasze najstarsze teksty Biblii, które do tej pory posiadaliśmy, to są teksty średniowieczne, może nawet pokażę to. Nasze najstarsze teksty, które do tej pory posiadaliśmy, to są teksty średniowieczne. Jeżeli chodzi o Stary Testament, Biblię Hebrajską, to jest na przykład Kodeks Leningradzki. To jest najstarszy pełny odpis Biblii Hebrajskiej, czyli naszego Starego Testamentu. Pełny odpis właśnie w języku oryginalnym hebrajskim, czyli kopia tego tekstu. To jest, mamy jedną z kart, jedną ze stronic Kodeksu Leningradzkiego. On pochodzi z 1008 roku naszej ery, a więc z XI wieku. Mamy też oczywiście kodeks kairski i kodeks Zaleppo, które są o jeden wiek mniej więcej czy o kilkadziesiąt lat młodsze, ale dalej to jest X wiek, dalej to jest średniowiecze. Tak? Tutaj mamy fragment strony kodeksu Leningradzkiego. Więc do tej pory posługiwaliśmy się jedynie średniowiecznymi tekstami Biblii, jako najstarszymi. Nagle w Qumran znajdujemy teksty napisane na przykład 200 lat przed naszą erą, a więc w czasie niedługo po tym, jak te teksty w ogóle w oryginałach zostały spisane. Tak? Czyli dotykamy w Qumran tekstów no niemalże z czasów które zostały spisywane w sumie w latach 1948-1956 odkryto około 800 zwojów tekstów z Kumran później odkryto jeszcze następne dzisiaj wiemy że tych zwojów jest prawie 1000 w sumie odkryto prawie 1000 dlatego że zwoje odkryto nie tylko w samym Kumran czy w okolicach Kumran ale też troszkę w dalszej odległości takich jak na przykład w Wadi Murabat, w Nahal Hever czy nawet na Masadzie więc dlatego dzisiaj mówimy nie tylko teksty z Kumran, tylko ogólnie mówimy teksty z nadmorza martwego, tak? Bo to wszystko i Kumran i Masada i Nahal Hever i Wadi Murabat. wszystko znajduje się mniej więcej w jednej okolicy zachodniego wybrzeża morza martwego. Nawet pokażmy to jeszcze raz na mapce. Mamy zachodnie wybrzeże morza martwego z tej strony i tutaj mamy Kumran, poniżej mamy Nahal Hever, czy powyżej też mamy jedno odkrycia Wadi Murabat, no i poniżej Masada. W tym rejonie odnaleziono zwoje, których dzisiaj łącznie jest około tysiąca czy prawie tysiąc, z tego 230 czy to są manuskrypty biblijne. I w sumie grot odkryto najpierw 11, ale tą tezę przez wiele lat w podręcznikach spotkacie 11 grot kumrańskich, tą tezę trzeba zweryfikować, dlatego że w lutym 2017 roku odkryto 12, opublikowano manuskrypty z 12 groty, więc w sumie mamy 12 grot kumrańskich. I co ciekawe, w przeciwieństwie do tych zwojów, o których mówiłem na początku, tych pierwszych siedmiu zwojów, które były w miarę kompletne, czy tak jak chociażby zwój Izajasza, niesamowita rzecz, to jest jedyny taki kompletny zwój biblijny odkryty w Kumran, praktycznie kompletny tekst, większość tekstów zwojów kumrańskich są bardzo fragmentaryczne, to są urywki, to są czasem malusieńkie fragmenciki wielkości monety, wielkości malutkiej monety albo znaczka pocztowego. Bardzo duża część tekstów kumrańskich to są właśnie takie malusieńkie fragmenty. Najbardziej rozpowszechnione w Qumran, jeżeli chodzi o teksty biblijne, to były oczywiście psalmy. Może nie jest to oczywiste, ale to jeszcze jak o wspólnocie Kumrańskiej powiemy, to, czy o eseńczykach powiemy, to się stanie bardziej jasne. Księga psalmów znaleziona w 36 aż odpisach, kopiach w Qumran. Co ciekawe, księga powtórzonego prawa, aż 29 egzemplarzy. To jest bardzo ciekawe, bo to jest jedna z takich ksiąg pięcioksięgu mało znana, prawnicza, a nagle w Kumran ona jest powielana aż 29 razy, przynajmniej. I do tego, jeżeli chodzi o księgi biblijne, to najczęściej jest tam reprezentowana księga Izajasza, to też jest bardzo ciekawe, no bo to jest księga największego proroka biblijnego, takiego księcia proroków. Kumrańczycy byli mocno nastawieni na proroctwa mesjańskie i na oczekiwanie czasów mesjańskich. Oprócz tekstów biblijnych w Qumran odnaleziono też parafrazy i komentarze do ksiąg biblijnych. Bezcenna rzecz. Wiele z tych komentarzy dotychczas w ogóle nie była znana biblistów. To są teksty ze starożytności całkowicie nowe, które też rzucają nam nowe światło na w ogóle sposób wiary Żydów w tamtych czasach. Na przykład komentarz do Księgi Rodzaju, komentarz do Habakuka, komentarz do Nahuma czy do psalmu 37, a także parafrazy zbliżone do tekstów biblijnych. Między innymi ten nieodkryty, ten zwój, który sprzedał Mar Atanazy, którego nie pozwolił najpierw rozwinąć, żeby zwiększyć wartość sprzedaży tych zwojów. Ten czwarty, nierozwinięty zwój okazał się właśnie takim komentarzem, taką parafrazą do Genezis, czyli do Księgi Rodzaju. Oprócz tekstów biblijnych i oprócz parafraz i komentarzy do tekstów biblijnych, odnaleziono księgi, które są jakoś związane z tekstami biblijnymi, ale to są inne teksty. To są tak zwane apokryfy, czyli księgi, które no, w starożytności mogły być uważane nawet za księgi autentyczne, natchnione czy kanoniczne, natomiast ostatecznie nie weszły do kanonu czy to starego, czy nowego testamentu. Takie księgi nazywamy apokryfami i właśnie w Kumran odkryto między m.in. księgę jubileuszów. Bardzo ważna księga, na jej temat też warto by zrobić osobny odcinek. Księga Henocha, też na jej temat warto by zrobić odcinek. Czy czwarta księga Ezdrasza, również bardzo ciekawa, niezwykła księga. Oprócz tego, oprócz tych dokumentów, które bardziej świadczą o wierze danej wspólnoty, znaleziono dokumenty własne tej gminy kumrańskiej czy tej osady. I to jest niezwykłe odkrycie, bo to pokazuje nam, jak żyła ta wspólnota Esyńczyków. Tutaj mamy wgląd w niesamowicie. Jakby nie tylko sposób wiary, ale też sposób życia Esenczyków, którzy no, dzisiaj jednoznacznie uważani są za autorów tych tekstów. I co ciekawe, poza dokumentem damasceńskim, bo dokument damasceński odkryto już wcześniej w XIX wieku w Genizie, w Kairze, to te teksty w ogóle były nam nieznane. I wszystkie teksty należące do tej grupy, właśnie poza dokumentem damasceńskim, wyszły na światło dzienne po odkryciach w Kumran. Między innymi są to reguła zrzeszenia, zwój świątynny, bezcenny dokument, zwój miedziany. Pieśń ofiary szabatowej, teksty kalendarzowe, horoskopy, hymny dziękczynne, czyli teksty bardzo cenne dla poznania tego odłamu judaizmu z czasów rzymskich, z czasów no, powstawania chrześcijaństwa, ale też w ogóle dla poznania szerzej religii żydowskiej z tamtego czasu. No i wreszcie grupa utworów o mniejszej objętości, utworów bardzo fragmentarycznych. Na przykład wśród tej grupy jest, powiedzmy, psał też z pięcioma psalmami, które dotąd są nieznane, dotąd były nieznane. Nie ma ich w Biblii. Księga misteriów, Słowo Mojżesza, Słowa Światę, modlitwy liturgiczne, szabatnie całopalenia, utwór o Nowej Jerozolimie, albo tekst o Melchizedeku, testimonia Wiza Samuela i tak dalej, tak dalej, tekst mądrości mężczyzna czy o kobiecie. Więc w kumran odkryto teksty, które można pogrupować na takie pięć grup i właśnie przejdźmy do tego pierwszego wątku sensacyjnego. No, który bardzo mocno swego czasu rozgrzewał opinię publiczną, powstawały książki, artykuły, gazety. Dlaczego? Chcemy odpowiedzieć na pytanie, komu zależało na utajnieniu zwojów. Bo nie ma wątpliwości, tak jak powiedziałem, że rzeczywiście publikacja zwojów na pewien okres, i to długi okres, bo to jest praktycznie 4 dziesięciolecia, przez 40 lat, zwoje się nie ukazywały. I komu zależało na tym, żeby te zwoje się nie ukazały? Otóż na początku odkryć kumrańskich Publikacja znalezionych materiałów szła bardzo sprawnie, bardzo szybko. I tutaj trzeba powiedzieć, że między innymi, czy w głównej mierze, działo się to dzięki polskiemu badaczowi, Józefowi Tadeuszowi Milikowi. Tak? Milik, który znany jest na Zachodzie, a w Polsce praktycznie nieznany, to jest największy, można powiedzieć, badacz tekstów kumrańskich ever. Tak? Rzeczywiście Józef Tadeusz Milik to jest Polak, który miał niezwykły talent nie tylko językowy, bo on znał kilkanaście języków starożytnych, egipski, sumeryjski, ugarycki, hebrajski, aramejski, no to te, te języki, którymi ja się też notabene zajmuję, ale miał też niezwykły talent i intuicję paleograficzną, to znaczy do odczytywania tych tekstów. Pamiętajmy, że w zwoje, tak jak powiedziałem, w większości były zniszczone, pourywane, fragmentaryczne, trzeba było je składać. To jest ogromna, to jest benedyktyńska, ciężka, żmudna praca. Milik dzięki właśnie niezwykłym talentowi do języków, talentowi paleograficznemu, ale też ogromnej pracowitości, no opublikował więcej generalnie zwojów i tekstów zwojów niż wszyscy inni badacze. Tak? Więc to jest niezwykła postać. Notabene swego czasu ksiądz katolicki, później porzucił kapłaństwo, ożenił się, wyjechał do Paryża i później, i praktycznie faktycznie, kiedy Milik już przestał publikować, wyjechał do Paryża, praktycznie prace w Kumran jakby stanęły, można powiedzieć, w miejscu. I co się dzieje? Kiedy początkowo te teksty w latach 50., 52, 53, 56 były dość szybko publikowane po znalezieniu, od lat końcówki lat 50 aż do końca lat 90 praktycznie przestaną publikować teksty zwojów. Do końca lat 90. ponad 20% odnalezionych tekstów kumrańskich w ogóle jeszcze nie ujrzała światła dziennego, nie było publikowanych. Niektórzy badacze twierdzą, że nawet sporo więcej niż 20%, czyli przez ponad 40 lat nagle zastopowała się publikacja zwojów do tego stopnia, że Geza Wermesz to jest taki wielki, no jeden z największych kumranologów, badaczy też wczesnego chrześcijaństwa, badaczy postaci Jezusa, Żyd węgierski, który... No, też był księdzem katolickim, też później przeszedł na judaizm. Geza Wermesz w tamtym czasie tf, pisał w prostach, w alarmującym nawet takim stylu, że jest to naukowy skandal par excellence. Rzeczywiście jest to niedopuszczalne, żeby tak cenne światowe odkrycie archeologiczne utknęło i praktycznie. Nie było publikowane. Inni badacze czy też dziennikarze przyrównywali sytuację z wojów z Qumran do wieży biblioteki z powieści Umberto Eco imię Róży. Pamiętamy imię Róży Umberto, Umberto Eco i ta tajemnicza biblioteka w wieży, prawda, strzeżona tajnie, bo tam były jakieś dokumenty, które miały być niedostępne zwykłemu zjadaczowi chleba, niedostępne zwykłym ludziom. Więc rzeczywiście zaczęto podejrzewać i to faktycznie to rodziło naturalną, jakby taką tendencję do tworzenia różnych spekulacji, teorii spiskowych i rzeczywiście tutaj zasadza się ta hipoteza, nawet powstawały książki na ten temat, czy czasem Watykan nie wstrzymuje odkryć kumralińskich, bo oto odkryto tam takie dokumenty i takie teksty, które w ogóle podważają wiarygodność chrześcijaństwa, tak? Na przykład ukazują Jezusa jako jednego z członków wspólnoty kumran. I okazuje się, że to Kumran stanowi, i w ogóle grupa eseńska stanowi podstawę dla chrześcijaństwa, chrześcijaństwo jest wtórne, albo wiele innych hipotez. Powstawały różne takie hipotezy na temat tego, co znajduje się w nieopublikowanych dotąd tekstach. Tak? Natomiast oczywiście to są bardziej teorie spiskowe, bo ja tutaj pokażę takie, znaczy pokażę, opowiem, czy wspomnę cztery takie główne powody, dla którego właśnie ta komisja, która odkrywała te teksty tak bardzo zwolniła z pracą? Otóż okazuje się, że po pierwsze, pamiętajmy, jak bardzo skomplikowany jest charakter badań tekstów z kumran. Otóż zwoje, zwłaszcza z Groty Czwartej, a to są najliczniejsze, jak powiedzieliśmy, zwoje, w Grocie Czwartej odkryto prawie połowę wszystkich tekstów kumrańskich, to jest olbrzymia, niesamowita rzecz w Grocie Czwartej, to większość zwojów z Groty Czwartej jest bardzo pofragmentowana, jest niesamowicie fragmentaryczna. W ogóle zwoje znajdowały się opró oprócz tego, że tych siedmiu wielkich zwojów pełnych, które na początku kupił Izrael i tak jak powiedziałem, one się znalazły w Muzeum Księgi w Izraelu, to dużą część zwojów przechowywano w Muzeum Archeologicznym Palestyńskim, później Muzeum Rockefellera we wschodniej Jerozolimie. Ja może nawet pokażę zdjęcie z tej wschodniej Jerozolimy z Muzeum Rockefellera, dlatego żeby Wam uzmysłowić, jak, wyglądają, jak wygląda większość tekstów kumrańskich. Proszę bardzo, to jest jedna z sal, gdzie dokonywano rekonstrukcji, składania, odszyfrowywania tych właśnie tekstów kumrańskich. Tak jak powiedziałem, zwłaszcza nieopublikowane były zwoje z groty czwartej, z groty jedenastej. I proszę zobaczyć na zwoje z groty czwartej, tutaj może zdjęcie nie jest wyraźne, ale widać, że, że to są setki, a wręcz tysiące fragmencików, z których każdy ma najwyżej kilka centymetrów kwadratowych. Tak? Niektóre są mniejsze niż moneta. Więc odszyfrowywanie i składanie tego, żeby stworzyć z tego jakiś kompletny albo przynajmniej częściowy zwój, to jest praca tak żmudna, jak sobie tego nawet nie wyobrażamy. Więc to jest jakby pierwszy argument, czy pierwsza przesłanka, czyli ten skomplikowany charakter badań, która rzeczywiście sprawiła, że te badania bardzo zwolniły i niesamowicie były żmudne. Bo kiedy były zwoje w miarę pełne, kompletne, łatwiej było je odszyfrować, przetłumaczyć i opublikować, no to to szło szybciej. Kiedy doszło do publikacji z groty czwartej, gdzie mamy głównie bardzo pofragmentowane kawałki, no to te prace niesamowicie zwolniły. Drugim takim powodem, dla którego zablokowano publikację zwojów, jest specyfika znaleźć archeologicznych. Otóż muszą Państwo sobie uświadomić, że praktycznie do dzisiaj, chociaż dzisiaj sytuacja się na szczęście zmienia, sytuacja była taka, że do chwili oficjalnej publikacji Dane odkrycie archeologiczne są uznawane za niemal osobistą własność tego, kto to odkrył. To znaczy, to on ma prawo do pierwszej rekonstrukcji, odszyfrowania, yy, reinterpretacji i publikacji tego, co odkrył. Tak? Dzisiaj się oczywiście sytuacja zmienia i coraz szerzej mamy głosy o tym, żeby jeżeli dokona się jakichś odkryć archeologicznych, to od razu w formie surowej zdjęć, mikrofilmów, opublikować daną odkrycie, no tak żeby badacze z całego świata, którzy też znają się na tym temacie, żeby mogli pomóc, mogli rozszyfrować i mogli swoje hipotezy na temat tego odkrycia przedstawić. Natomiast rzeczywiście tak było w tamtych czasach, że kto odkrył dany tekst, daną rzecz, no to tak naprawdę jemu przysługiwało prawo do jego rekonstrukcji, do jego publikacji, ponieważ no, badacze, którzy odkrywali te teksty kumrańskich, było niewielu. I co zrozumiałe, nie chcieli dzielić się tym znaleziskiem, no bo dzieląc się nim, dzieliliby się sławą z jego opublikowania, czyli można powiedzieć, taka troszkę takiej prywaty, nie chcieli się tym dzielić, ta grupa tych badaczy, rekonstruktorów była niewielka, no to siłą rzeczy te badania były bardzo jeszcze spowolnione, prawda? Poza tym też ta komisja, która została ustalona w Muzeum Rockefellera do, do właśnie analizowania i rekonstrukcji tych tekstów i ich publikowania, składała się z badaczy uniwersyteckich. Proszę pamiętać, że na przykład Frankowi Morowi Krosowi też zaproponowano, czy dano mu fragment tych zwojów kumrańskich i on żadnego nie opublikował. Dlaczego? Tłumaczył się pracą uniwersytecką, to znaczy yy, obładowanie pracą taką codzienną, etatową, zawodową sprawiło, że to również oddaliło prawda, ten moment publikacji prac. Więc to są takie główne powody. To co powiedziałem też Mili, który na początku, to jemu zawdzięczamy bardzo dużą część tych taką, i taką sprawność też tych, tych publikacji, sprawność taką publikacyjną. No, to wszystko sprawiło, że rzeczywiście do końca lat 90. zwoje nie były praktycznie publikowane, i to bardzo słusznie powodowało oburzenie wręcz w świecie naukowców. Do tego stopnia, że, tak jak powiedziałem, było kilka tak zwanych bite po zwoje, to znaczy były wielkie, takie wręcz spory. No, powiedziałem, Geza Wermesz nazwał to wręcz skandalem naukowym par excellence. Były wielkie bitwy i spory o publikację publikacje zwojów. Chciano rozszerzyć tę komisję, ten komitet, żeby właśnie dopuścić do nich badaczy też żydowskich, no bo na początku to było we wschodniej Jerozolimie, pieczę nad tym sprawowała Jordania, a więc uczeni arabscy, ewentualnie chrześcijańscy, dopiero później dopuszczono uczonych żydowskich itd. itd. No, tak czy inaczej, jakakolwiek by nie była przyczyna takiego opóźnienia, 40-letniego opóźnienia publikacji reszty zwojów, no, doprowadziło to do różnych hipotez, no, mianowicie, że w Qumran odnaleziono jakieś nieznane proroctwa o Jezusie, albo w Qumran mamy dowód na to, że Jan chrzciciel był Kumrańczykiem, albo że w Kumran odkryto kolejną Ewangelię, albo że odkryto właśnie takie dane, które jakby podważają w ogóle wiarygodność chrześcijaństwa, i tak dalej. Nie więc, no, dużo takich książek, artykułów, publikacji krążyło na ten temat. I wreszcie, w roku 2001 w Oxfordzie, w Oxford University Press, ukazuje się 37 tomów praktycznie wszystkich wtedy znanych, bo jeszcze później niektóre publikowano, wtedy znanych rękopisów z Qumran, to jest wtedy moment rzeczywiście publikacji wszystkich zwojów. To też zamknęło usta, można powiedzieć, różnym właśnie twórcom różnych teorii spiskowych. No do dzisiaj w Oksfordzie to jest można powiedzieć największe jednorazowe wydanie, tak? 37 tomów tekstów, teksty z Qumran praktycznie kompletne i w 2012 roku staraniem Israel Antiquities Authority powstaje biblioteka elektroniczna, zdigitalizowana sfotografowanych w doskonałej technice, wieloma różnymi metodami fotografii wszystkich tekstów kumrańskich która znajduje się właśnie na takiej stronie IL. i może nawet pokażę tą stronę, bo to jest coś niesamowitego rzeczywiście proszę zobaczyć, jesteśmy na tej stronie i można sobie na zasadzie albo wyszukiwalki, albo po różnych tekstach na przykład zobaczyć różne grupy tekstów, czy na przykład po miejscu, gdzie je znaleziono, albo po języku, bo pamiętajmy, że teksty w Qumran znaleziono głównie w języku hebrajskim, ale w kilku jakby formach tego języka. Czyli generalnie teksty kumrańskie powstały w języku hebrajskim, aramejskim i greckim. Tak? Późniejsze jeszcze teksty odnalezione niedawno, także mamy po łacinie, ale to już nie w samym Kumran. Generalnie teksty w Qumran powstały po hebrajsku, po aramejsku i po grecku, tak samo jak Biblia Starego i Nowego Testamentu. To są te trzy, same, trzy te same języki, które są językami biblijnymi, natomiast mamy kilka odmian języka hebrajskiego, mamy kilka odmian języka aramejskiego, m.in. właśnie aramejski, nabatejski, aramejski, biblijny i tak dalej, no i mamy też język grecki, więc można sobie po języku wyszukiwać, można też po jakby zawartości. I na przykład ja wpisałem Psalm 23 i proszę zobaczyć, że pokazało mi w ilu miejscach znajduje się Psalm 23, na przykład w pierwszej grocie kumrańskiej, w ogóle... Teksty kumrańskie są oznaczone tak, że na początku jest cyferka, która oznacza numer groty, w której odkryto tak od 1 do 11, a dzisiaj mamy już od 1 do 12. Czyli tutaj jedynka oznacza, że to jest pierwsza grota kumrańska. Q oznacza, że odnaleziono to w Kumran, a nie na przykład w Nahal Hever czy na przykład w Wadi Murambat. Q oznacza Kumran. Później po Q pojawia się numer danego manuskryptu, a w już nazwa, bo na początku nie wiedziano co to jest za manuskrypt, nie tłumaczono go, więc po prostu pojawił się numer. A później już mamy nazwę danego manuskryptu, czyli na przykład psalmy. Że w pierwszej grocie kumrańskiej mamy psalmy. Literka A oznacza, że to jest pierwszy zwój psalmów odnaleziony w tej grocie. Bo proszę zobaczyć, że w jeden Q, czyli w pierwszej grocie kumrańskiej, mamy też psalm z B, czyli odnaleziono inny zwój psalmów. Mamy jeden kumrański psalm z C, czyli że odnaleziono jeszcze inny, trzeci, trzeci rękopis z psalmami. Mamy też w drugiej grocie kumrańskiej psalmy. To, co mówiłem, psalmy są najczęściej. Poświadczoną księgą biblijną w Kumran. W trzeciej grocie kumrańskiej znaleziono Psalmy, w czwartej grocie kumrańskiej mamy znaleziony jeden zwój Psalmów, drugi zwój Psalmów, trzeci zwój Psalmów, czwarty zwój Psalmów i tak dalej. I na przykład można sobie znaleźć, w których grotach znajduje się Psalm 23, tak? Albo na tej właśnie stronie, gdzie mamy decy Scrolls, to jest, jak powiedziałem, najbardziej nowoczesna forma publikacji wszystkich dostępnych zwojów kumrańskich. Więc dzisiaj można się, każdy, kto, ma, myślę, że każdy zna hebrajski, aramejski, grecki no i na nabatejski, więc każdy może sobie te teksty poczytać w oryginale i zobaczyć tutaj prawda różne ciekawostki. Te teksty można sobie przybliżać, zobaczyć je w dobrej rozdzielczości, prawda, zobaczyć różne szczegóły, obrazy są wysokiej rozdzielczości, też bardzo dobrze zrobione, można sobie tutaj poobserwować. Na przykład ten zwój, który tutaj otworzyłem, to jest bardzo ciekawe, proszę zobaczyć, to jest komentarz do księgi Habakuka, czy przepraszam, tekst księgi Habakuka, gdzie proszę zobaczyć, to jest grecki tekst pisany wyraźnie po grecku majuskułom, ale imię Boga, czyli cztery święte litery imienia Bożego JH i Wawheć, jest pisane w paleohebrajskim. Zupełnie innym systemem pisma, tak? Jest takie ciekawostki, jest, jest i tu bardzo wiele, można sobie poobserwować, właśnie pooglądać. Praktycznie tu mamy tysiące, tysiące zdjęć kumrańskich. Tu też mamy inny fragment, to jest tekst z Biblijny. Akurat ja już tutaj nawet na potrzeby naszego wykładu to odszyfrowałem kawałek. Mamy Otecha al c i znalazłem sobie ten fragment, że on znajduje się w pierwszej księdze Mojżeszowej, czyli księga rodzaju, proszę bardzo, Otecha al W. -e -ah l więc zobaczmy, czy to jest dalej, tak, mamy W plus kawałek literki alef, więc to jest wyraźnie tekst księgi rodzaju z 40 rozdziału, tak? Więc kto zna język hebrajski, przyzwyczai się do tego sposobu pisania starożytnej czcionki hebrajskiej, to można sobie tutaj nawet poczytać. Jak powiedziałem, to jest strona bardzo dobrze zrobiona, bo razem z tym izraelskim urzędem do spraw starożytności współpracowało Google, tak? I ta strona jest stworzona właśnie we współpracy IAA z Googlem. Na przykład o, tutaj jeszcze pokażę taki fragment, to jest bardzo ciekawy fragment, to jest fragment, który też nam odsłania niezwykłą rzecz, a mianowicie to są tak zwane błogosławieństwa kumrańskie. To znaczy tekst, który z nas został odkryty na tym fragmencie jest bardzo zbliżony do piątego rozdziału Ewangelii Mateusza, gdzie mamy te tak zwane osiem błogosławieństw. Tak? Jezus wychodzi na górę błogosławieństw i zaczyna błogosławienie ciści, błogosławienie ubodzy w duchu i tak dalej. I okazuje się, że w Kumran odkryliśmy wcześniej, to jest bardzo ciekawe, bo tak jak Jezus mówi błogosławieństwa, to nie znajdziemy tego w tekstach żydowskich. Nie znajdujemy, albo na przykład Jezus wyraża taką formułę. Dziękuję Ci Ojcze. Że", tak? Jezus mówi coś takiego. Podaj jakiś inny przykład jeszcze. Jezus mówi taką formułę w Ewangelii Łukasza: Dziękuję Ci Ojcze, że... Takiej formuły nie znajdziemy ani w Starym Testamencie, ani w starożytnych pismach żydowskich. Okazuje się, że w Kumran, w tzw. Hadajot, czyli mamy taki tekst hymnów, kilkanaście razy pojawia się dokładnie ta sama formuła. Dziękuję Ci ojczerze. Tak? Tutaj mamy tutaj to, co pokazuje, to jest tekst błogosławień, który jest bardzo porównywalny czy paralelny do V rozdziału Ewangelii Mateusza. Więc tym tematem zajmę się już pewnie na następnym wykładzie. Podzielimy sobie ten wykład o Kumran na dwa wykłady, bo jak widzę, to tematów jest bardzo dużo i nie zdążę omówić tego podczas jednego wykładu. Ale na pewno właśnie podejmiemy te pytania, jaki jest związek Kumran z tekstami Nowego Testamentu i w ogóle z bohaterami Nowego Testamentu. Nie? Bo tu się nagle okazuje, że mamy w Kumran odkrycia, które rzeczywiście naświetlają nam w sposób nieosiągalny do tej pory tło i sposób myślenia. Żydów w czasach pierwszego wieku naszej ery, i w ogóle świat żydowski, który stał się też kolebką powstania chrześcijaństwa, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Dobrze, wracamy w takim razie. I tutaj jeszcze pokażę, że właśnie te zwoje były robione w bardzo dobrej rozdzielczości. Te zdjęcia tych zwojów na tej stronie, bo proszę zobaczyć, tutaj mamy autentyczne zdjęcie zwoju, czy fragmenciku zwoju, gdzie tekst jest bardzo zniszczony. Jest tak ciemny, że ledwo cokolwiek widać, być może był nadpalony albo zniszczony poprzez wietrzenie. Natomiast proszę zobaczyć. Pewien szczególny sposób robienia zdjęć, czy to w, pod ultrafioletem, czy inną techniką, sprawiło, że ten sam tekst, który tu jest prawie niewidoczny, proszę zobaczyć jak bardzo dobrze tu jest nagle widoczny. Tak? Więc ta strona rzeczywiście dzisiaj udostępniła wszystkim, ktokolwiek chce, może do tekstów kumrańskich sięgnąć i to między innymi obaliło różne takie teorie, czy, czy na przykład właśnie ten mit o tym, że Watykan blokował publikację zwojów, co było dość szeroko rozpowszechnioną teorią. Okazuje się, że przecież w tej komisji, która działała, działali nie tylko katolicy, ale działali również protestanci, jak Frank Morecross, działali agnostycy, jak pan Allegro, czy inni, więc trudno by powiedzieć, że Watykan miałby jakikolwiek wpływ na tą grupę badaczy, która zajmowała się tekstami kumrańskimi tak powoli, no bo wśród tej grupy znajdowali się i protestanci, i agnostycy, i ateiści, oprócz tego też katolicy, nie? Więc raczej powody braku publikacji były inne, o których wyżej wspomniałem. Powiedzmy sobie jeszcze dwa słowa na temat bardzo ciekawego odkrycia. Mamy taki bezcenny zwój w Kumran, który został określony mianem zwoju świątynnego i dziewięciometrowy, długi zwój i on został odkryty dopiero w latach 60 -tych. mianowicie nasz handlarz starociami z Betlejem, ten Kando, skontaktował się z, Iga z Igaelem Jadinem, czyli synem naszego profesora Sukennika Oferując mu kolejny kompletny zwój. Mam dla Ciebie do sprzedania kolejny zwój z Kumran. On już wiedział, że cena za te zwoje jest niebotyczna, więc zaproponował cenę miliona dolarów za ten zwój. Oczywiście Igel Jadin takich w sumie nie miał, nawet jeżeli chodzi o starania i tak dalej, więc to była cena za wysoka. Przystąpiono rzeczywiście do takich żmudnych negocjacji, za jaką cenę Igel Jadin i państwo Izrael wykupi ten zwój. No i kiedy już praktycznie ustalono cenę około 100 tysięcy dolarów, to te, te negocjacje nie są do końca jawne, dlatego wiemy to mniej więcej. Ustalone cenę mniej więcej na poziomie 100 tysięcy dolarów nagle negocjacje zostały przerwane. Kando przestał się odzywać, nie oddał zaliczki, która została mu dana, kontakt się urwał. Prawdopodobnie nasz handlarz kando prowadził kilka takich niezależnych, równoległych negocjacji no wiedząc, że ten zwój może sprzedać bardzo drogo i chcąc go sprzedać jak najdrożej, tak? I w pewnym momencie zrywa negocjacje. I co się okazuje? Wybucha wojna sześciodniowa, to jest ten tak słynny 1967 rok, tak? Ta wojna sześciodniowa, ta wojna, która dzisiaj toczy się w Izraelu, jest często porównywana właśnie do wojny sześciodniowej, do tej wojny 1967. I nasz Yigal Yadin nie tylko był zaangażowanym archeologiem w obronie właśnie praw Izraela do tych ziem, ale był również generałem, był również generałem armii, i kiedy wojna wybucha, Igel Yadin wkracza do Betlejem, konfiskuje zwój z domu Kando na zasadzie prawa, że czyj to jest teren. Izraelczycy w wojnie siedmiodniowej, sześciodniowej odbili te tereny. Wkracza, do tego, wkracza na te tereny, zabiera ten zwój i praktycznie zwój, który mógł kupić za no, ogromną cenę, tak naprawdę za darmo go konfiskuje. Oczywiście później Kando domaga się jakiejś rekompensaty, i ta rekompensata przez państwo Izrael zostaje mu wypłacona. Natomiast Zostaje odkryty właśnie ten zwój, to jest zwój świątynny I to jest bardzo ciekawa sprawa, bo na temat tego zwoju do dzisiaj Toczą się bardzo zaciekłe spory między badaczami, biblistami Czego on tak naprawdę dotyczy To jest w ogóle materiał na osobny odcinek Ja widzę, że już długo ten wykład prowadzę, jeszcze mam tyle do powiedzenia Więc nie będę dzisiaj w ogóle dotykał tego tematu To jest materiał na osobny odcinek, ale zwój jest bardzo yy, niezwykły Jest bardzo ciekawy Na przykład spora część tego zwoju To jest tak jakby opowiedziana księga rodzaju ale opowiedziana z perspektywy pierwszej osoby, tak jakby to Bóg opowiadał, co zrobił. Na przykład nie, nie jest tak, że na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, tylko w zwoju świątynnym czytamy: Na początku ja stworzyłem niebo i ziemię. Mówi do nas sam Bóg z tego zwoju. Niesamowita sprawa. Poza tym zwój, nazwa bierze się stąd, że zwój bierze nazwę od świątyni, tam jest mowa o eschatologicznej albo ziemskiej świątyni. Bardzo dużo różnych ciekawych rzeczy związanych z tym zwojem, ale idźmy dalej. No i dotykamy kolejnego bardzo ważnego tematu i bardzo ważnego zagadnienia. Krążyły bardzo wiele teorii na temat tego, że w Kumran być może przechowywano arkę przymierza. Skąd się bierze ta hipoteza i skąd się wzięła ta teoria? Otóż tutaj musimy dwa słowa powiedzieć o tajemniczym zwoju miedzianym. Mamy w Kumran odkryty bardzo wyjątkowy tekst. Tekst jedyny w swoim rodzaju, na te tysiąc, wszystkie teksty kumrańskie są niesamowite, ale na te prawie tysiąc odkrytych zwojów mamy jeden tekst, który nie jest ani pergaminem, ani papirusem. tak? Czyli ani nie jest pisany na papierusie, ani na wygarbowanej skórze, na pergaminie. Tylko jak sama nazwa wskazuje jest pisana na blasze miedzianej i później ta blacha została zwinięta. Jedyny taki zwój. Zwój miedziany to jedna z największych tajemnic odkryć kumrańskich. To jedna z największych tajemnic zwojów odkrytych w Kumran. Po pierwsze jego, sam materiał, stworzenie tego zwoju na blasze miedzianej, która została zwinięta już pokazuje, że mamy do czynienia z jakimś dokumentem, nie wiem, top secret, jakimś dokumentem ściśle tajnym, jakimś dokumentem jednorazowym czy jednostkowym w swoim charakterze, ściśle tajnym, classified, tak? Świadczy o tym chociażby specyfika użytego materiału. Jeżeli to nie, nie był pergamin, ani papirus, tylko właśnie metal, czyli mieć, oznacza, że ten dokument miał przetrwać dziesiątki, może nawet setki lat, że wartość tego, co tam jest napisane, jest tak wielka, że to musi być strzeżone, tak? Że to musi być strzeżone... I ma przetrwać bardzo długo. I problem ze swoim miedzianem był taki, że ta miedź była tak skorodowana, ten zwinięty zwój miedziany był tak skorodowany, że praktycznie niemożliwe było go otwarcie, po prostu on się mógł rozsypać w rękach. Tak? I rzeczywiście, z publikacją znowu czekano kilkanaście, przynajmniej lat, nawet kilkadziesiąt, ale. Wreszcie opracowano metodę, i to właśnie Johnowi Allegro zawdzięczamy. Ten zwój przewieziono do Anglii, do Manchester Uniwersytetu. Tam opracowano taką metodę, żeby rozciąć ten zwój na pasy. I rzeczywiście pocięto go na 23 takie równe pasy. I wtedy dopiero można było odszyfrować tekst tajemniczego zwoju miedzianego. I treść tego zwoju wprawiła badaczy w osłupienie, w konsternację, w zdziwienie. Bo tam nie było, tak jak na innych zwojach, które, których treść w dużej mierze już znano. Ani nie było tekstów biblijnych, ani tekstów o, o tym, jak żyła ta wspólnota, ani tekstów eseńskich, ani jakichś parabiblijnych komentarzy itd. Tylko, ni mniej, ni więcej, tekst zawierał wykaz czy spis 64 kryjówek, w których ukryto bardzo wielkie skarby. To jest tekst, Mapa, można powiedzieć, to jest mapa skarbów, starożytna mapa skarbów, zwój miedziany, dlatego jest tak niezwykły, jeden z największych tajemnic w ogóle odkryć kumrańskich, bo to jest po prostu mapa skarbów. 64 miejsca, gdzie, gdzie miano zakopać wiele, wiele talentów złota. Na przykład 40 metrów od domu pisarza. Prawo, idąc na zachód słońca, trzeba kopać w jaskini i tam jest ukryte po prawej stronie w grocie trzeciej, jest ukryte 66 talentów złota. I tak dalej, i tak dalej. W sumie w tych 64 skrytkach miałoby się znajdować ponad 4,5 tysiąca talentów złota. W zależności od tego, jaką miarę talentu przyjmiemy, bo tutaj mamy kilka starożytnych miar talentów, tak czy inaczej, nawet jak skromnie policzymy, wychodzi kilkadziesiąt ton złota. Kilkadziesiąt ton skarbów kumrańczycy mieliby ukryć gdzieś kilkadziesiąt ton skarbów i nagle trafia w nasze ręce mapa tych 64 kryjówek. I to jest niesamowita rzecz. To jest w ogóle też materiał na osobny odcinek, nie będę teraz o tym dużo mówił, tylko powiem tyle, że Milik, właśnie ten nasz Józef Tadeusz Milik, on się zajął rozszyfrowaniem zwoju miedzianego. Może nawet pokażę go, bo też mam gdzieś tutaj zdjęcia tego naszego zwoju miedzianego. Gdzieś to tutaj miałem. Tak, proszę zobaczyć. Tu jest jeden z pasów, to jest pas numer 13 tego właśnie zwoju miedzianego. Troszkę widać, że jest skorodowany. To i tak jest jeden z lepiej zachowanych. Tutaj mam zdjęcie jednego z lepiej zachowanych pasów, z tych 23 pasów, 13 pas zwoju miedzianego. Tutaj mamy te pasy przechowywane w Muzeum w Ammanie w Jordanii, bo pamiętajmy, że część odkryć kumrańskich znajduje się w Ammanie w Jordanii, dlatego że podczas wykopalisk właścicielem czy państwem na terenie, którego dokonywano tych wykopaliz, była Jordania. I w Ammanie, w Jordanii mamy właśnie tutaj mamy te pasy zwoju miedzianego. Tu już mamy inny, inny manuskrypt. Tak czy inaczej, nawet jeżeli przyjmiemy dolną granicę, że na tym zwoju znajduje się jakieś kilkadziesiąt ton złota, to że na tej starożytnej mapie skarbów znajduje się kilkadziesiąt ton złota, to dalej jest to wartość jakaś no, niesamowita. I kiedy Milik dokonywał właśnie rekonstrukcji tekstu zwoju miedzianego, to jego hipoteza pierwsza była właśnie taka, że to jest raczej taki tekst baśniowy, raczej chyba taki folklorystyczny, to jest może jakiś właśnie taki tekst fantazyjny, legendarny, wymyślony. Tak? Że, tym bardziej, że tam pojawiały się takie trudno do zrozumienia sformułowania i język, co ciekawe, tego zwoju, to też ciekawe, Milik to zauważył, że język hebrajski, bo po hebrajsku ten zwoj jest pisany, to nie jest hebrajski biblijny. To jest jakiś przypominający troszkę wczesnomisznaicki, ale to jest inny charakter języka hebrajskiego. To jest też bardzo ciekawa tajemnica, ale tak jak mówię, nie chcę teraz wchodzić w szczegóły. Powiem tyle, że druga hipoteza, jaka najczęściej dominuje do dzisiaj wśród badaczy, jest taka, że ten tekst zboju jest autentyczny. Tylko, że jest w pewien sposób zakodowany, że te dziwne sformułowania, że one były zrozumiałe wtedy, ale tylko dla wtajemniczonych, dla członków tej grupy zamkniętej, dla tej sekciarskiej wspólnoty seńczyków, przynajmniej tylko niektórych z nich. Że te teksty były zrozumiałe, bo na przykład pojawia się takie określenia jak dół solny. Co to jest dół solny? No, w okolicach Morza Martwego ta sól występuje, ale co to jest dół solny? Dom danin, platforma łańcucha, i tak dalej, i tak dalej. Więc pojawia się wiele sformułowań, o których my nie mamy pojęcia, to znaczy nie wiemy, gdzie szukać, tak? Jest mapa dokładnie pokazująca, gdzie szukać, gdzie kopać i ile tam skarbów zostało zdeponowanych. Natomiast my do dzisiaj no, nie potrafimy tego zrekonstruować i zrozumieć, o co tam chodzi. I trzecia hipoteza jest taka, też bardzo ciekawa, yy, chyba tego właśnie Johna Allegro, że zwój jest po prostu żartem, że to jest jakiś kawał, że to jest forma prawda, żartu zrobionego, żeby ktoś, kto to znajdzie, szukał na darmo jakiegoś skarbu. Ale ponieważ dominuje hipoteza o tym, że zwój jest autentyczny, to powiedzmy sobie, właśnie o jakie skarby miałoby chodzić. No, wiemy, że jednak dużo starań włożono, żeby stworzyć zwój. Z miedzi, na, na tej miedzi wyryć bardzo dużą ilość tekstu, ten zwój później zwinąć w taki bardzo specjalny sposób. No więc bardzo się przełożono do tego i dominuje zatem hipoteza, że to wcale nie jest jakiś żart, że ten zwój jest autentyczny. I jakie w, związku z tym, jakie w związku z tym mamy hipotezy badaczy? Pierwsza hipoteza jest taka, że skarby opisane na zwoju są autentyczne i to są skarby, które należały do społeczności kumrańskiej. Ta teza jest dość rzadko przyjmowana, bo społeczność kumrańska uważana jest raczej za ubogą, czy przynajmniej taką żyjącą w ubóstwie, ale taka hipoteza jest. Druga hipoteza, bardziej taka częściej przyjmowana, że na zwoju miedzianym mowa o autentycznych skarbach, które miały pochodzić z Drugiej Świątyni Jerozolimskiej. Proszę zwrócić uwagę, że Druga Świątynia to są czasy właśnie od 500 przed naszą erą do 70 roku naszej ery, czyli czasy, które były bardzo niespokojne. To są też te czasy, kiedy właśnie ukryto zwoje. W grotach. Dlaczego je ukryto? Dlatego, że właśnie Żydzi, którzy występowali przeciwko Rzymianom, no, powodowało to powstanie wojny rzymsko-żydowskiej. Rzymianie tłumili powstanie. Pierwsze powstanie żydowskie, drugie powstanie żydowskie. tak? Więc w takich niespokojnych czasach prawdopodobnie przed wybuchem powstania żydowskiego albo w trakcie wybuchu tego powstania i wojny z Rzymem, właśnie z Jerozolimy, z drugiej świątyni wywożono czy to zwoje, czy to właśnie skarby, tak? I te skarby byłyby autentyczne, no miano się właśnie w ten sposób zabezpieczyć, ukryć skarby ze świątyni jeruzalimskiej, zresztą nie trzeba sięgać daleko. W historii Polski mamy tą opowieść, jak to, kiedy Szwedzi oblegali jasną górę, prawda? Ksiądz Kordecki, ten obrońca jasnej góry, miał nakazać wywiezienie obrazu, świętego obrazu Matki Bożej, wywiezienie go właśnie. Z jasnej góry celem ukrycia przed najeźcami. Skarby miały być też y, zako nie zakopane, tylko zatopione w pobliskim stawie. A więc ta hipoteza wydaje się dosyć wiarygodna. Co prawda Józef Flawiusz mówi, że kiedy Rzymianie rzeczywiście zdobyli w 70 roku świątynię jerozolimską, to tam były pewne skarby. zresztą na łuku Tytusa, tak, to pojedzie do Rzymu, obok Koloseum niedaleko mamy łuk Tytusa. Na łuku Tytusa, właśnie Tytus, przyszły cesarz, który właśnie zdobył świątynię jerozolimską, chwali się, jakie to skarby wyniósł ze świątyni. To by troszkę przeczyło tej hipotezie, ale badacze niektórzy mówią, że w takim razie w świątyni pozostawiono tylko małą część tych skarbów, które, o których mówi Flawiusz i które widnieją na łuku Tytusa, natomiast y, większość właśnie wywieziono w różne tajemne miejsca i żeby one nie zaginęły, spisano mapę tych skarbów na zwoju miedzianym. Trzecia hipoteza mówi o tym, że skarby są autentyczne, ale pochodzą jeszcze z czasów pierwszej świątyni, nie tej drugiej świątyni po niewoli babilońskiej, ale że pochodzą z czasów pierwszej świątyni, a więc tej, która będzie istniała w czasach przed niewolą babilońską, przed zburzeniem w roku 586 przez babilońskiego króla Nabuchodonozora. I to tutaj mamy ideę ukrycia Arki Przymierza, bo jeżeli tak przyjmiemy tą hipotezę, że zwój Miedziano opisuje skarby, z których przynajmniej część pochodzi jeszcze z okresu pierwszej świątyni jerozolimskiej, to tutaj rozwinęła się właśnie ta teoria, do dzisiaj niesprawdzona i nieweryfikowalna, bo myśmy tych skarbów nie znaleźli że właśnie kumrańczycy wiedzieli, gdzie ukryto Arkę Przymierza. Kiedy na Nabuchodonzo najeżdżał na pierwszą świątynię, Arka ginie, Arka nagle znika. Tak? I właśnie podobno na zwoju miedzianym jest zapis, który mówi o ukryciu Arki, no ale póki tej Arki nie znajdziemy, to ta hipoteza nie będzie, nie będzie potwierdzona. Tak? Kolejna hipoteza mówi, że skarby są autentyczne i ich mapę stworzyli Esseńczycy. właśnie, w czasie pierwszego buntu Barkochby, to by było to drugie powstanie żydowskie, nie roku 66 naszej ery, tylko roku 132 naszej ery. Tak? To jest to drugie wielkie powstanie Żydów, no, które już definitywnie, można powiedzieć, Rzymianie zakończą niszcząc Żydów i Jerozolimę. I wtedy miałaby być stworzona ta mapa przez Eseńczyków i kopia tej mapy została, miałaby zostać odkryta, czy została odkryta przez Templariuszy, według tej hipotezy to Templariusze, kiedy dochodziło do pierwszej Krucjaty, tak? Krucjata, czyli wyprawy krzyżowe na Jerozolimę, templariusze odkryli tą mapę, i to oni wykopali i sprądrowali, i to w rękach Templariuszy znalazły się skarby, o których mówi zwój Miedziany. No, Hipoteza bardzo ciekawa, no ale ona już nie dawałaby nadziei na to, że my te skarby odnajdziemy, tak? Te skarby już zostały odnalezione przez właśnie krzyżowców, przez templariuszy. I ostatnia hipoteza, bardzo ciekawa, mówi o takim metaforycznym rozumieniu tego zwoju miedzianego, mianowicie, że skarbami opisanymi w zwoju miedzianym są właśnie te święte teksty, święte księgi, że to są prawdziwe złoto i srebro, tak? Księgi, księgi biblijne wielokrotnie mówią, że nad złoto i srebro to jest właśnie mądrość słów Bożych, nie? I być może tymi skarbami są właśnie pisma święte, i to ich różne lokalizacje ukrycia tych tekstów zwojów, zwoju z nadmorza Martwego, że to ich ukryte lokalizacje Zawiera dokument, że spis tych 64 kryjówek no, zawierałby spis 64 miejsc, gdzie pozostawiono święte zwoje. My znaleźliśmy do dzisiaj, jak powiedziałem, 12 grot Kumran i pojedyncze miejsca na zewnątrz, więc ta hipoteza kazałaby przypuszczać, że w okolicach Morza Martwego, czy w okolicach Pustyni Judzkiej znajdują się jeszcze miejsca, gdzie dalej są niektóre zwoje poukrywane. Niektóre zwoje poukrywane. Dobrze, kochani, przechodzimy do tematu, kim byli nasi tajemniczy Eseńczycy. Bo nie mamy wątpliwości, że zwoje zostały spisane w dużej mierze właśnie przez tą sekcję eseńską. Na razie abstrahuję, czy oni mieszkali w Kumran czy nie, bo ja później pokażę, zresztą, no, może zróbmy inaczej, bo ja jestem mniej więcej w połowie tego wykładu i faktycznie potrzebuję drugą część, żeby omówić zasady życia Eseńczyków, żeby omówić właśnie, czy w Kumran oni mieszkali, czy raczej Eseńczycy oni na pewno stworzyli te zwoje, ale czy mieszkali w Kumran, czy Kumran to jest ich osada, czy nie, to sobie jeszcze powiemy. No i odpowiemy sobie na pytanie, czy księgi biblijne odkryte w Kumran zawierają ten sam autentyczny tekst, który my mieliśmy, czy nic w 300 tysiąc lat nie zmieniono, albo ile zmieniono, czy wiele zmieniono. To jest bardzo dużo ciekawych, różnych analiz, które spróbuję Wam przynajmniej po części pokazać. No i wreszcie odpowiemy sobie na pytanie chrześcijaństwo Kumran. Czy kumran zdradza nam, jakie jest właściwe, prawdziwe pochodzenie chrześcijaństwa? Czy Jan Chrzciciel był kumrańczykiem? Jezus, prawda? Czy wzorowany jest na postaci mistrza sprawiedliwości? Powiem o tajemniczym tekście z czwartej groty kumrańskiej, tekst tajemniczy o Synu Bożym. Powiem o eseńskim rodowodzie chrześcijaństwa. Czy chrześcijaństwo wywodzi się z ruchu eseńskiego? Ma z nim w każdym bądź razie bardzo wiele wspólnego. Jan Ewangelista... A pisma kumrańskie, czy Nowy Testament został odnaleziony w Kumran, i tak dalej, i tak dalej. Ale tą część pozwólcie, że zostawię już na drugi wykład, żeby to było w miarę proporcjonalne. Także dziękuję za dziś, pozdrawiam i usłyszymy się niebawem w drugiej części wykładu na temat tajemnicy odkryć w Kumran.